Czołem, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj. Z tej strony Drozo, a my jesteśmy na Ghastly Dragonach, w Ghastly Dragon Lair. Od razu jak zeszliśmy na dół, przywitały nas dwa Ghastly Dragony, więc trzeba tutaj naprawdę uważać. Jest to miejscówka dla wysokopoziomowych graczy, i nawet wysokopoziomowi gracze muszą uważać, ponieważ jeżeli jest tak jak tutaj dwa albo i trzy Ghastly Dragony, no to wtedy może być problem. Trzech Ghastly Dragonów raczej nie powinniście być w stanie zlurować na siebie, no chyba, że ktoś się zlurował w jakieś jedno miejsce, ale dwa Ghastly Dragony mogą się zdarzyć po drodze. Ja myślę, że będę właśnie lurował po dwa Ghastly Dragony, żeby w miarę było spoko. Już tam nam na dzień dobry Teraleksy wypadły, Terashus, więc lot już się zapowiada na niezły, ale co do lota to za chwileczkę. Samo to miejscówka no jest dość duża. Jedna osoba spokojnie będzie miała tu mobów wystarczająco, no ale na przykład dwie już, wiadomo, że tu wysokopoziomowi gracze albo średniopoziomowi gracze przychodzą, więc na dwie to już raczej będzie problem, ale jedna osoba bez problemu sobie poradzi. No, często też tu może być zajęte, ponieważ jest to najlepsze miejsce tak naprawdę do robienia tasków na Ghastly Dragony u Adamsa, więc mogą być problemy, żeby się wbić, ale da się, tak jak widzicie, ja wszedłem i nie wygląda, żeby ktoś tutaj był. Co do samych mobów, są to silne moby, mają one aż 7800 HP i dają 4600 expa. HP mają dużo, ale jeżeli chodzi na przykład o Knighta i Paladyna, to nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia, ponieważ one są wrażliwe na ataki fizyczne, a jeżeli chodzi o Pala, to jeszcze na świętość, więc Paladyn może jeszcze dodatkowo używać czaru Divine Missile, więc to HP wbrew pozorom w miarę szybko możemy tym dragom ścinać. No co do taktyka, to jak każdy dragon musimy stać na skos, żeby unikać ich najgorszych fal. No i bardzo ważną rzeczą jest uważanie na klątwę, ponieważ jeden z ich ataków to jest rzucanie klątwy, która w ostatnich ich turach, że tak powiem, zabiera, może zabrać nawet nam z 750 HP na raz, więc jeżeli to się skumuluje z combo jakieś, no to już sporo ponad tysiaka może nam zabrać, więc profesje magiczne zwłaszcza muszą uważać, a jeszcze jakby były dwa Ghastly Dragony, no to już nawet i jakiś knight może z tego zejść, więc uważajcie, bo często się o klątwie zapomina, a jest to naprawdę bardzo niebezpieczny czar. Ja kiedyś tak ledwo mi się udało przeżyć, jak biłem bossa Pyrrhus the Rotten, żeby zdobyć Fire Bootsy, czy coś takiego, już nie pamiętam. To on też mocno klątwę rzucał i ja już zabiłem tego bossa. Później się patrzę, już jestem na redzie i ledwo mi się udało wyratować, więc uważajcie na klątwę, to na pewno. Bo ona właśnie działa, zabijecie dragona, a ona jeszcze będzie działać jakiś czas. Co jeszcze do niego? On jest w całości odporny na magię ziemi i śmierć, więc nie używamy tych magii. Częściowo jest też odporny na lód i ogień, więc najlepiej używać albo fizyki, czyli Paladin i Knight, energii albo świętości, bo na te rzeczy są Ghastly Dragony wrażliwe. Co do lota, lot może być świetny, często dość leci, sami już widzicie, że nawet już coś tam mi wypadło, a tylko parę zabiliśmy. A tutaj obok jeszcze mieliśmy przed chwilą teleport, który prowadzi nas do bossa, więc jeżeli robimy sobie taski tutaj, to reportujemy do Adamsa, później dalej możemy tutaj taski robić na to i od razu zabić sobie bossa. A wracając do lota, lot może być świetny. Jeżeli nam się poszczęści, może nam wypaść na przykład Zao Helmet, Zao Sword, Zao Armor, Guardian Boots, Spellweaver Robe, Terra Lexy, Terra Boots, Zao Lexy, Drakinata, Jade Hat albo Zao Shoes. To są te
lepsze itemki, więc jakby nie patrzeć, lot może być godny. Na odpowiednim poziomie spokojnie profit można z tego mieć. Tak najbardziej chyba najlepszą profesją tutaj to jest paladyn do zabijania dragonów. No i knight sobie też dobrze radzi. Master Sorcerer musi uważać na klątwę, ale z dobrą taktyką jak najbardziej też. Druid ma najgorzej, bo bogaste dragony są odporne na żywioły, które głównie on właśnie, druid, używa. No i oczywiście taski. Robimy taski sobie na Ghastly Dragony. U Adamsa musimy zabić 500 tych smoków, żeby ukończyć taska. Za to dostaniemy achievement Beautiful Agony. Dostaniemy też 30 tysięcy expa i aż 5 punktów do rankingu Adamsa. No i będziemy mogli się spotkać z bossem Ghastly Dragonów, Aether Shrekiem. Ja już na swoim kanale mam filmik z tego bossa, więc załączę go od razu wam pod tutaj w notatkach. O, Spellweaver Robe wypadło, 12k to kosztuje, więc widzicie, lot w miarę leci często, więc to też jest takie pozytywne, zawsze fajnie się XP, jak lot dopisuje i często leci. No, a wracając do tego bossa, ja wam załączę w linku filmik z tego bossa i tam od razu będzie droga do tego miejsca, więc będziecie od razu też mogli sobie zobaczyć, jak dojść w to miejsce. No a boss tych dragów daje taki sam lot jak zwykły Ghastly Dragon, ale dodatkowo można wylocić Golden Can of Oil. Jest to itemek, który umożliwia nam zdobycie mounta Uniwheel, czyli takiego koła, na którym się, kółko, na którym się jeździ. Albo zawsze można to sprzedać za grubą kasę, więc jak najbardziej warto robić te taski. Chociaż mówię, jest tutaj miejsce dość niebezpieczne dla wysokopoziomowych graczy, ale jeżeli mamy dobrą taktykę, jesteśmy ostrożni, to spokojnie możemy sobie poradzić. Tutaj ten huncik jest bardzo krótki, więc mój ex przez godzinę nie zdążył się za bardzo rozbujać i wychodzi Draginata, elegancko, więc nie zdążył się za bardzo rozbujać i tam wychodziło jakieś 450 tysięcy expa na godzinę, więc nie jakoś szczególnie dużo, ale jest to też spowodowane tym, że faktycznie eks był krótki, nie zdążył się rozbujać mój eks na godzinę. Dobra, jesteśmy już, przeszliśmy całą miejscówkę, możecie zobaczyć na mapkę, na minimapie na górze, więc ja będę kończył powoli już ten filmik, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie coś po sobie. No, dobra, no to ja kończę w takim razie. Trzymajcie się, cześć.